Dzień dobry Państwu, rozmowy strajku, komentarze dnia. Dzisiaj Krzysztof Podgórski i Maciej Wiśniowski. Witamy Państwa serdecznie. Co się naprawdę zdarzyło na plaży pod Sewastopolem w zeszłą niedzielę? Czy flota czarnomorska jest na dnie, czy jednak na powierzchni i działa? Ruchy kadrowe w armii ukraińskiej, spotkanie Austin-Białousow. To są tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiali z Krzysztofem. Witam Cię, Krzysztof. Dzień dobry, witam serdecznie. Krzysztof, chciałbym, żebyś zajął nam trochę czasu, na co czekamy bardzo, i wyjaśnił sprawę tej tragedii na plaży pod Sewastopolem, która zdarzyła się w zeszłą niedzielę, ponieważ polskie media w ślad za zachodnimi według mnie nadają zadaną narrację, to znaczy, że to po pierwsze ta duża ilość rannych to była od szczątków rosyjskiej rakiety, że to w zasadzie na pewno nie była ukraińska rakieta, że to była rakieta rosyjska Tor albo Buk, albo nie wiadomo co dokładnie, podczas gdy w zasadzie wiadomo, że jedna z tych pięciu rakiet Atakams, które zostały wystrzelone przez Ukraińców na Krym, jedna z nich została, znaczy cztery zostały zestrzelone, a piąta po prostu zdetonowała nad tą plażą pod wpływem, zdaje się, uderzenia rosyjskiego pocisku i miała w sobie głowice kasetowe i stąd tak ogromna liczba rannych i dlatego opowiadanie o tym, że to są odłamki rosyjskiej rakiety, jest kompletnie nieprawdziwe. Powiedz, jak to wyglądało z twojego punktu widzenia? No, mamy tam szereg niestandardowych wydarzeń, które miały miejsce. No, z przykrością należy odnotować, że polskie media autentycznie dezinformują, przekazują bezkrytycznie narrację 72. Centrum Operacji Specjalnych i psychologicznych, a Ukraińcy w sposób cyniczny się przykrywają informacyjnie tragedię, do której doprowadzili, gdyż wiadomo, opinia publiczna solidaryzuje się z ofiarami. Wielu z nas po zakończeniu roku szkolnego z dziećmi wypoczywa nad morzem, więc patrzyliśmy na te sceny przez pryzmat tego, co nas mogło spotkać, tak leżąc na plaży, a z nieba sypią się amerykańskie odłamki rakiety Atakams. Natomiast dlatego tak bardzo kłamią nasi koledzy po fachu, tak to Maciek nazwę, no bo nazwisk nie wymienię przez litość, kiedyś się będą wstydzili za to, co napisałem. Nie są moi koledzy i twoi też nie, ja ci gwarantuję. To po prostu jest cynizm, bo o ile ktoś się nie zna, to można mu wybaczyć. Natomiast wiele tych osób ja znam, to są specjaliści z zakresu techniki wojskowej. Oni wiedzą, że kłamią i swoim nazwiskiem firmują nieprawdę. No, przejdźmy do analizy tego, co się wydarzyło, gdyż się wydarzyło niestandardowo. Więc po pierwsze mamy 23 czerwca, niedziela, dzień, na którym nakłada się święto religijne, prawosławne, to jest święto Trójcy Świętej po naszemu, w naszej tradycji chrześcijańsko-rzymskokatolickiej, to Zielone Świątki, więc rodziny, część uczestniczyła w mszach świętej, ale godzina 12, więc wypoczynek na plażach, wiadomo, Krym, Morze Czarne, więc masa dzieci, dorosłych, ale również ludzi w podeszłym wieku wypoczywają w gorący dzień nad morzem. Strona ukraińska przeprowadza atak. Bardzo niestandardowo, bo co do zasady Ukraińcy rakietami Atakams, rakietami balistycznymi, wykonują uderzenia nocą. Dlaczego? Bo te rakiety, które dostarczyli Amerykanie, to są o zasięgu 145 kilometrów. Więc relatywnie krótki zasięg. Przypomnę, są to rakiety balistyczne, to nie są rakiety Storm Shadow czy Scalp EG, które są rakietami manewrującymi, które lecą z prędkością 600 km na godzinę. Tu mamy rakietę balistyczną, która leci z prędkością, przeszło 1 sekunda na kilometr. Czyli na odległość 150 km ona się przemieści mniej więcej po około 3 minutach. Dlatego dezinformatorzy ukraińscy, którzy podszywali się pod Rosjan, na przykład rozpętali pseudodyskusję, że społeczeństwo Krymu powinno być oburzone na władzę i administrację Krymu i administrację wojskową, że nie ogłosiło alarmu przeciwlotniczego, to by nic nie dało. Pociski rakietowe krótkiego zasięgu, mówię, czas do lotu poniżej 3 minut, więc alarm przeciwlotniczy to nie
niczego by nie dał. Teraz dochodzimy do kolejnego punktu. Dlaczego nocą? Rosjanie mają rozbudowane systemy rozpoznawcze, przede wszystkim rozpoznania lotniczego oraz dronów rozpoznawczych, więc mogliby Rosjanie w dzień wypatrzyć te pozycje i przeprowadzić uderzenie swoimi rakietami na pozycję wyrzutni HIMARS. Więc tutaj Ukraińcy ryzykowali. Zobaczymy, dlaczego ryzykowali. Więc wykonali uderzenie 6 rakietami amerykańskiej produkcji MGM-140 ATACMS z głowicą kasetową. I tu się zatrzymajmy, bo to też dezinformacja, że nie są to, że broń kasetowa to nie jest zakazana. Owszem, była w 2008 bodajże konwencja międzynarodowa pod auspicjami ONZ podpisana, ale rzeczywiście jej sygnatariuszami nie są ani Ukraina, ani Federacja Rosyjska, nomen omen Polska też jej nie podpisała i Stany Zjednoczone oraz Izrael. Ale 106 państw podpisało tę konwencję i społeczność międzynarodowa naciskała, żeby kolejne państwa ratyfikowały tę umowę. To podobnie jak w swoim czasie miny przeciwpiechotne eliminowano. Więc w tym kierunku szła nauka i koncepcja ochrony prawnej ludności cywilnej. Więc co do zasady taka konwencja jest. Owszem, jej sygnatariuszami nie są Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina, czyli można powiedzieć, że ich to nie można pociągnąć do odpowiedzialności, ale można użyć sformułowania, że jest to broń zakazana. I przypomnę narrację naszych mediów z roku 2022, gdy oskarżano Federację Rosyjską o używanie zakazanej broni kasetowej. Tak? Czyli to mamy moralność kolegów. Więc wracamy do tego. Czyli mamy uderzenie w samo południe, w niedzielę, zakazaną bronią w postaci głowicy kasetowej. To jeszcze dla Państwa informacji, bo jesteście w większości pewnie laikami, kogo to interesuje, co to znaczy. Państwa, tak w telegraficznym skrócie, w tej głowicy rakiety, w tym czubku takim, w tym wierzchołku, tam zamiast bomby odłamkowej czy zapalającej, masa takich kuleczek o średnicy około 10 cm, około 160, 200, w zależności od zasięgu rakiety, tam jest nafutrowane tymi kuleczkami. Te kuleczki, ta głowica, ona się jakby otwiera, tak? I na wysokości około 150 do 200 metrów one się tak w koło rozsypują i zajmują obszar wielkości boiska piłkarskiego. I te kuleczki, jak spadną na ziemię, eksplodują i rozrywają się znowu na odłamki. Tak? Czyli żebyście mieli Państwo świadomość, co to była za broń. I teraz co dalej? Jak Państwu już nieraz opowiadałem, Ukraińcy, aby przełamać obronę przeciwlotniczą rosyjską, a przypomnę, że Półwysep Krym jest broniony przez jednostki 31. Dywizji Obrony Przeciwlotniczej, która ma na wyposażeniu rakiety czy system S-400, system przeciwlotniczy średniego zasięgu Buk i krótkiego zasięgu Panzer. Ale przypominam, mamy cel balistyczny, mamy rakietę balistyczną. Te rakiety możemy zestrzelić tylko za pomocą systemu przeciwrakietowego i przeciwlotniczego, bo ona ma dwie funkcje, system S-400. I znowu dalej, na wyrzutniach tego takiej baterii, no to powiedzmy cztery wyrzutnie, są takie cztery bloki w takich tubach. Ale proszę Państwa, większość w tych tubach są rakiety do rażenia celów lotniczych, czyli samoloty, drony, rakiety manewrujące. A tylko powiedzmy w 1/4 tych wyrzutni są rakiety do zwalczania celów balistycznych. One znacznie droższe, nie wchodząc w szczegóły, one mają inne parametry, znacznie szybsza. I więc niecała bateria jest wyposażona, mówiąc językiem wojskowym, w efektory zdolne do zestrzelania rakiet balistycznych. Bo taki dywizjon nigdy nie wie, czy Ukraińcy będą atakować dronami, czy będą to tak jakby samolotami, czyli rakietami manewrującymi Scalp czy Storm Shadow, czy będą to właśnie rakiety balistyczne. No to jest to bardzo istotne, że nie, owszem, jest na danej pozycji bojowej jednostka wyposażona w rakiety przeciwlotnicze, ale nie wszystkie nadają się do zwalczania rakiet ATACMS. I Ukraińcy przeciążają taką, powiedzmy, wykryty dywizją, jak tam lecą rakiety, wysyłając, przypomnę, 14, 12 rakiet, zawsze się jedna czy dwie przedzierały, czy nawet 3 z 12, tak? A reszta raziła cel. Co zrobili tym razem Ukraińcy? Pierwsze, że strzelali w dzień, a po drugie strzelali do 5 różnych celów. I te cele, co Rosjanie pokazali w szczegółowych trajektoriach, bo to można wyciągnąć z komputerów, stacji radiolokacyjnych, czyli mamy pojedyncze strzały na pojedyncze obiekty, które w większości znajdowały się na plażach, czyli tam, gdzie wypoczywała ludność cywilna. Z założenia Ukraińcy wiedzieli, że Rosjanie zrobią wszystko, by ochronić swoją ludność cywilną, będą zestrzeliwać te rakiety. I rzeczywiście tak się stało. Spośród 5 rakiet Rosjanie porazili wszystkie 5
z czego trwale zniszczyli w powietrzu 4, a jedno ciężko uszkodzili eksplozją pocisku przeciwlotniczego i ona wysypała tę swoją subamunicję, tak? I te pociski, ta subamunicja kasetowa spadła na plażę wokół Sewastopola. Jeszcze się cofam. Dlaczego te pięć w różnych, bo to ma duży związek, co się wydarzyło dalej. Równolegle nad międzynarodowymi wodami Morza Czarnego od rana krążył amerykański dron zwiadowczy ogromny, Global RQ-4B Global Hawk, który wystartował z bazy Sigonella we Włoszech i on kilkanaście godzin tam krążył, był nafaszerowany aparaturą, dokładnie wykazywał, gdzie znajdują się stacje radiolokacyjne rosyjskiej 31. Dywizji Obrony Przeciwlotniczej, gdzie są wyrzutnie, która z nich wystrzeliła rakiety. Powstała dokładna mapa, najpierw gdzie są ugrupowania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, a następnie które z nich wystrzeliły rakiety. Rosjanie robili wszystko, by zestrzelić te 10 rakiet. Co najmniej po dwie rakiety przeciwrakietowe zostały wystrzelone, czyli co najmniej 10 rakiet opuściło wyrzutnie systemu przeciwlotniczego rosyjskiego. Co się dzieje dalej? Jedna z tych rakiet, jak już powiedziałem, była tylko uszkodzona, wysypała się. I znowu kłamstwo, że gdyby na plaży spadły rzeczywiście subamunicja kasetowa, tam by było dużo więcej ofiar niż 140 czy 130 rannych, a kilka osób, w tym dzieci, zginęło. Tak? Wśród tych rannych też jest 27 ciężko rannych dzieci, które samolotami Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych rosyjskich zostały przewożone do najlepszych klinik do Moskwy, aby te dzieciaczki ratować, żeby im amputacji, żeby nie doszło, prawda, tam srok. No tam są straszne, straszne rzeczy. Więc dlaczego tych ofiar pozornie było mało? Mamy zdjęcia z kamer obserwacji i bezpieczeństwa plaż, gdzie widzimy, że jakby 80% tej powierzchni spadło w morze. I widzimy, jak się wręcz woda gotuje, jak spadają tam te kilkadziesiąt tych subpocisków i powiedzmy z jedna czwarta, jedna piąta spadła na obszar plaży. I znowu widzimy dantejskie sceny, bo najpierw zdziwienie ludzi, bo to patrzą w niebo, później coś spada, część ucieka z panice do wody, część na wybrzeże. Widzimy takie dramatyczne sceny, gdzie ojcowie o świadomości wojskowej, co się dzieje, po prostu chwytają swoje dzieci, przygniatają do ziemi własnym ciałem, przykrywają, biorąc odłamki na plecy, na siebie, żeby dzieciaka ratować. Więc takie sceny widzimy, to się pojawiło. Oczywiście na początku tego nie było w pierwszych dniach, czy w pierwszych godzinach, więc wykorzystała to propaganda rosyjska, kłamiąc na przykład, proszę Państwa, głowice rakiety Tor pokazano, czy rakiety krótkiego zasięgu. Takimi rakietami nie zwalcza się celów balistycznych, to jest nieprawda, ale zrobiono tam podpis rosyjski, twierdzą, że to Rosjanie pokazali, oskarżając Ukraińców właśnie, że to jest ostrzelenia, a to widzicie, kłamstwo, to są sama rosyjska rakieta, która spadła na tych ludzi. Nieprawda, widzimy na tych zdjęciach, tam nie było żadnych odłamków rakiet, tam ta subamunicja amerykańska spadła z tego pocisku. Więc drugie, taki fotomontaż, kłamstwo, że to było wybrzeże klifowe i ludzie kąpali się u podnóża klifu, a na szczycie była rozmieszczona stacja radiolokacyjna. Nieprawda. Tam mamy zdjęcia z kamer od strony takiej restauracji nabrzeżnej. Tam było płasko. Te klify są znacznie dalej i widzimy, że tam nie ma żadnej stacji radiolokacyjnej. Więc wszystko od początku do końca, to zasypano w naszą infosferę, tłumacząc, że to Ukraińcy atakowali jakiś radar, cel wojskowy, że Rosjanie własną rakietą tą niecelnie strzelając zabili tych ludzi i ranili, na to wszystko nieprawda. I teraz co się dzieje jeszcze dalej? Na czym ten cynizm polega? Proszę Państwa, oni nie przez przypadek strzelali w dzień, bo wiedzieli, że Rosjanie zrobią wszystko, by chronić swoją ludność cywilną na plażach, że wystrzelą do bólu tych rakiet przeciwrakietowych, żeby mieć stuprocentową pewność, że oni te atakamsy zestrzelą. Żeby i wystrzelili. Około godziny 12 Rosjanie je wystrzelili, ta tragedia się dzieje. Co się dzieje dalej? Jest to święto, jest to niedziela, jest obniżona ilość żołnierzy w jednostkach wojskowych, bo są urlopy okolicznościowe właśnie ze względu na zielone świątki, na spotkania z rodziną. Niedziela jest obniżona obsługa, ilość obsługi w tych rakietach. To też się na pewno rzutowało na to, że w miarę szybko Rosjanie nie dostarczyli nowych rakiet do wystrzelonych wyrzutów. Ale tam też trzeba dźwigu, trzeba czasu. Po około 5-6 godzinach Ukraińcy wykonują drugi atak. Dokładnie po tej samej trajektorii, tylko już nie systemem rozproszonym, tylko dokładnie strzelają nad pozycjami tych dywizjonów, które prowadziły ogień przeciwrakietowy, które już nie mają rakiet.
które już nie mają rakiet, żeby bronić się lub mają ich za mało. Ukraińcy, skąd wiemy szczegóły? Sami Ukraińcy się chwalą, pokazali filmik po zmroku, przepraszam, 8 wyrzutni HIMARS wystrzeliwuje taką salwą te amerykańskie rakiety balistyczne, one lecą w kierunku Krymu. Większość z nich, mimo wszystko, rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliwuje. Natomiast gdzie one spadają? Między innymi spadają na Witino. Proszę Państwa, Witino to obiekt, który jeszcze powstał w okresie Związku Radzieckiego, zajmujący się łącznością satelitarną ze statkami kosmicznymi. Nie ma tu najmniejszego związku z wojną Rosji. Mamy tu niszczenie kosmicznej infrastruktury Federacji Rosyjskiej. Ale ten obiekt, w części opuszczony, nie pełnił funkcji takich bieżących, więc ten pożar, który tam nastąpił, bo zresztą zdjęcia satelitarne pokazują, że chybiły te amerykańsko-ukraińskie rakiety, wywołały pożar, ale wokół tego obiektu, nie niszcząc instalacji, które są wartościowe. A pozostałe rakiety gdzie spadły? No, na te dywizje, na pozycje baterii przeciwlotniczych, które nie mogły się bronić, i zostały te rosyjskie rakiety, pozycje, przepraszam, systemu S-400 zniszczone, no bo wcześniej wystrzelały się z rakiet, broniąc tych plaż. Także, a cały czas w tle sobie krąży właśnie ten RQ-4B, prawda, amerykański dron, dokładnie wskazując tor lotu, trajektorię. Obserwatorowie amerykańscy wprowadzają dane balistyczne w oparciu o system zwiadu, który dostarczyli Amerykanie. Stąd też z tego wynikało wielkie oburzenie strony rosyjskiej, które wezwało panią ambasador Stanów Zjednoczonych i wyraziło stanowczy protest, wskazując, że krew ofiar na plażach Sewastopola jest na rękach Amerykanów, którzy są za to współodpowiedzialni, bo w powietrzu krążył ten ich dron, i który dawał dokładne parametry pozycji 31. Dywizji Obrony Przeciwlotniczej, która w ten sposób została obezwładniona. I do tego ataku skutecznego doszło. Reperkusje tego, to już jest kwestia dyskusyjna, ponoć rosyjski myśliwiec, taki stratosferyczny MiG-31 M3 z prędkością, dwukrotną prędkością dźwięku na tą wysokość, gdzie ten Global Hawk amerykański krążył, dokonał przelotu. W wyniku tego bliskiego przelotu miało ulec uszkodzeniu jakieś elementy tego drona. Natomiast z informacji ogólnodostępnych, bo na transponderze, czyli widzimy je na pewnych portalach i aplikacjach, lot tego drona, on wrócił do bazy Sigonel, więc mu się nic nie stało. Oczywiście, no, nazwijmy to, prorosyjska bańka informacyjna świętowała, że coś tam się stało i że w końcu się Rosjanie bronią. No, strona, powiedzmy, znowu sceptyczna wobec informacji rosyjskich, że to wszystko A do Z wymysł rosyjskiej propagandy. Ja tego nie wiem, dlatego przedstawiłem Państwu jedne i drugie argumenty. Nie potrafię, nie gram, nie potrafię ocenić wiarygodności, czy to miało miejsce, czy nie. Natomiast informuję Państwu, że w sklepach informacyjnych rosyjskiej i proukraińskiej takie sprzeczne informacje były, tak w kronikarskiej rzetelności, żeby Państwo taką informację lubią. No to tyle co do opowiedzenia o tym, co się wydarzyło, o to mnie Maćku pytałeś. W każdym razie można zrozumieć rzeczywiście dość zauważalne emocje po stronie rosyjskiej w stosunku do Amerykanów, bo tutaj rola USA jest, jakby to powiedzieć, bezsporna w tym ataku na tą plażę. Więc ja myślę, że Rosjanie po prostu nie poprzestaną na wezwaniu ambasadora i gdzieś tam postarają się w jakiś sposób prędzej czy później odpowiedzieć na uczestnictwo w tym właśnie, w tym akcie. Terroru, nie bójmy się użyć tego terroru, akt terroru. Tak jest, aktu terroru oczywiście. Przy okazji, skoro jesteśmy przy dezinformacji, to chciałem się jeszcze ciebie spytać, bo przez ostatnie miesiące byliśmy karmieni informacjami przede wszystkim w polskich mediach, że w gruncie rzeczy flota czarnomorska dzięki znakomitym uderzeniom armii ukraińskiej, która wykorzystała brytyjskie rakiety, nie to, że przestała istnieć, ale poniosła bardzo zauważalne straty, w związku z powyższym część została przebazowana do innych portów, część w tych portach siedzi za sieciami, które mają uniemożliwić uderzenie tymi rakietami, dronami i w ogóle nie wychodzi w morze. W związku z tym w zasadzie floty czarnomorskiej rosyjskiej no nie tyle nie ma, ile jest obezwładniona i
nie przedstawia żadnej wartości bojowej, podczas gdy kilka dni temu przeczytałem, że wystrzelono kilkanaście, jeśli nie więcej, rakiet, i to takich, czyli kalibrów i jeszcze innych, właśnie z okrętu floty czarnomorskiej. A może to nie była flota czarnomorska? Mówiąc krótko, co jest grane, gdzie się podziały okręty czarnomorskie, albo gdzie się podziała prawdomówność naszych komentatorów? Tak. Propaganda na tym polega, aby wyolbrzymiać własne sukcesy, pomniejszać sukcesy przeciwnika. Tyle, że podczas toczącej się wojny o Ukrainę przybierała ona już karykaturalne kształty, więc tak jak tu przed chwilą Państwu opowiedziałeś, no, przedstawiłeś, jaką narrację znamy z mediów powszechnych, i jak 90% naszych obywateli ma taki pogląd właśnie ukształtowany przez dziennikarzy, to o czym powiedziałeś. No, natomiast fakty rzeczywiście dosyć mocno odbiegają od tej narracji, więc zacznijmy może od kwestii organizacyjnej. Odpowiedzialni ponieśli konsekwencje. Nowym dowódcą rosyjskiej floty czarnomorskiej jest pan generał Siergiej Pinczuk. Pan podjął szereg dosyć radykalnych działań, tam głowy się posypały. No, niektórzy oficerowie marynarki nie zrozumieli, że się zmieniły realia prowadzenia konfliktów zbrojnych i ten bezład rosyjskiej biurokracji i taka indolencja dowództwa floty czarnomorskiej doprowadziły do wielu tragedii na morzu i w bazach, gdzie Ukraińcy zadali Rosjanom bolesne straty. I to jest fakt. To jest fakt. Natomiast skala tych strat nie pozwala do wyciągania tak daleko idących wniosków, którymi byliśmy karmieni, że ta flota prawie została wyeliminowana, i brak aktywności w ostatnich miesiącach uderzeń rakietowych za pomocą rakiet manewrujących kalibr, to miał świadczyć o tym właśnie, że ta flota czarnomorska to tak w zasadzie to tymi rakietami Sturmschadow, uderzeniami dronów morskich, dronów lotniczych została przepędzona do Noworosyjska, a większość okrętów została zniszczona. Tam są takie infografiki, którymi strona ukraińska, a polski mainstream karmi polską opinię publiczną, więc jakieś dyskusje w mediach społecznościowych, to zaraz jakiś dyżurny młody człowiek czy starszy człowiek, wiesz, dający się zmanipulować, pokazuje infografikę, tu większość okrętów zatopionych, bo takie no, ładnie to jest zrobione, sylwetki okrętu czerwonymi krzyżykami po zakreśleniu, to zniszczone, no, nieprawda. Co jest na to dowodem, że właśnie twierdzę, że nieprawda. W ostatnim tygodniu byliśmy świadkami 3 uderzeń rakietowych, tam od 21, 23 i dzisiaj w czwartek rano kolejne uderzenie zmasowane rakietowe z użyciem rakiet manewrujących 3M54 kalibr, czyli rakiet manewrujących. Mamy upublicznione przez stronę rosyjską filmik pokazujący uderzenie 8 rakietami balistycznymi kalibr z fregaty admirał Makarow, fregaty, którą strona ukraińska twierdzi, że zatopiła. No i takich bzdur było więcej, uderzenia za pomocą też okrętów rakietowych, który był wykonany, to uderzenie było wykonane 24 bodajże, ale co ciekawe, są takie zaskakujące uderzenia rakietowe, wypłynęło w morze okręty, to są projekty 636 Warszawianka, to są okręty, które należą do 4 samodzielnej brygady okrętów podwodnych, i te rakiety kalibr są zamiast torped, czy z położenia podwodnego są wystrzeliwane, czyli te okręty zbliżają się bardzo blisko wybrzeża ukraińskiego i znienacka odpalają te rakiety, więc mamy aktywność właśnie okrętów podwodnych rosyjskich, mamy aktywność okrętów 30 Dywizji Okrętów Nawodnych, czyli między innymi fregaty admirał Makarow, więc ani rakiet kalibr nie brak Rosjanom, ani okrętu, a znowu okręty małe rakietowe typu Bujan M zostały przebazowane na Morze Azowskie, gdy wykonywano uderzenia rakietowe z wybrzeża Krymu, tam funkcjonująca dosyć aktywnie agentura SBU czy
chóru, czyli wywiadu wojskowego, czy bezpieki ukraińskiej, dosyć szybko informowała o ilości wystrzelonych rakiet. Natomiast teraz te okręty zostały przebazowane na Morze Azowskie i z obszaru Morza Azowskiego rażą. Są bezpieczniejsze. Trudniej będzie tam oddziaływać Ukraińcom, gdyż to jest obszar pod osłoną przeciwlotniczą bardzo już głęboką wojsk armii rosyjskiej, jak również okolic noworosyjska operują okręty. A z racji, że zasięg rakiet kalibr to jest około 4,5 tysiąca kilometrów, naprawdę to nie jest żadna różnica, czy strzelają to spod Odessy, czy strzelają to z Sewastopola, czy z Noworosyjska. Ta rakieta wszędzie doleci. Więc mamy widoczny wzrost aktywności floty czarnomorskiej, która wzięła na swoje barki uderzenia, aczkolwiek one są wykonywane w układzie kombinowanym, czyli uderzenia zarówno przez rakietami manewrującymi przez flotę czarnomorską, wojska rakietowe, lądowe dołączają się uderzeniami z wyrzutni Iskander-M, Iskander-K. Przypomnę, Iskander-M to są rakiety balistyczne, Iskander-K, rakiety manewrujące i na to dołączają się dalej aktywne samoloty U-95MS z 184 Pułku Ciężkich Bombowców operujących z bazy Olenia na półwyspie Kola, czyli w okolicach tam Murmańska. Dalej oczywiście drony Shahed 136, czyli licencyjne Gerania 2. I takie uderzenia są prowadzone. Przede wszystkim dalej trwa operacja blokady ogniowej lotnisk ukraińskich. Dzisiaj rano było uderzenie w bazę lotniczą Konstantynów. Dalej mamy wystrzelenia rakiet Kinżał. Oczywiście strona ukraińska cały czas ogłasza pieremogę. No rano dzisiaj spojrzałem, oczywiście generał Mykoła Oleszczuk. Oni są fenomenalni. Tak? Na 23 wysłane drony, 23 zestrzelili. Na 4 rakiety kalibr wystrzelone, 4 zestrzelili. No tylko nie wiem, co te bazy lotnicze nimi zestrzelają, te elektrownie biorą na klatę i zestrzeliwują. No po prostu oni wszystko pieremoga i razem do pieremogi i wszystko zestrzelili. No to jak wszystko zestrzelili, to czemu się tak domagają kolejnych systemów przeciwlotniczych od krajów NATO? No coś to rzeczywistość skrzeczy. Zobaczymy jutro zdjęcia satelitarne. Pokażą jak zawsze pożary, być może Ukraińcy ryzykują odpowiedzialnością karną, ale filmiki też z telefonów komórkowych pokazują właśnie pożary, dymy wokół tych baz, które atakują Rosjanie i tak trochę te informacje generała Oleszczuka dosyć szybko są weryfikowane. No oczywiście oni idą zaparte, a każdy, kto powiela te informacje, to jest tak jak u nas oskarżony, że jest rosyjską onucą, bo przecież jest pieremoga, bo przecież Ukraińcy wszystko zestrzelili. No po prostu to już nie jest dezinformacja, to jest, wiecie Państwo, to jest bardzo to jest śmieszne, taki śmiech przez wy, proszę Państwa, no bo można coś wyolbrzymiać i to jest jakby zrozumiałe, ale jak coś istnieje, układ zero-jedynkowy, jak coś nie istnieje, a oni twierdzą, że istnieje, to mamy już tą skalę. A z drugiej strony ta informacja prawdziwa, bo mamy zdjęcia, filmy, mamy zdjęcia satelitarne, amerykańskie satelity, które pokazują pożary. My to przemilczamy, my to, mówię, polska infosfera, polskie media to przemilczają. I w ogóle nie podważa się, czy nie przedstawia się argumentów, że strona ukraińska radykalnie, już nie trochę, ona się radykalnie mija z prawdą, radykalnie mija się z faktami. Więc puentując, flota czarnomorska po okresie osłabienia przeszła reorganizację, wyszła na nowe akweny, została doposażona w nowe rakiety kalibr, prowadzi intensywne uderzenia rakietowe, przede wszystkim na bazy lotnicze i elementy infrastruktury energetycznej oraz magazyny broni i amunicji strony ukraińskiej. No, dziękuję Ci bardzo za te wyjaśnienia, bo one są rzeczywiście ważne. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewne zmiany kadrowe w armii rosyjskiej. Został zdymisjonowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódca połączonych sił zbrojnych Ukrainy, pan Jurij Sodu. Przy czym to nie była taka zwykła sobie, że tak powiem, dymisja, która tam była, jakby to powiedzieć, mieszcząca się w ramach normalnych ruchów kadrowych. To było, Sodu od dawna cieszył się fatalną opinią wśród żołnierzy. Wielokrotnie był atakowany również na forum politycznym przez deputowanych Najwyższej Rady, którzy mówili, że szafuje niepotrzebnie życiem żołnierzy, że wysyła ich na pewną śmierć.
Jeden z dowódców nazistowskiego pułku Azow, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, złożył oficjalne doniesienie, że należy go zdymisjonować i złożył taką prośbę oficjalną, dostępną publicznie w stosunku do prezydenta, żeby te ruchy kadrowe podjął. Sodu też był, znaczy na niego zostało złożone doniesienie do służby wywiadu, żeby się nim zajęła. No i teraz w końcu został zdymisjonowany. Powiedz, jakie było tło tych decyzji i co to oznacza dla ukraińskich sił zbrojnych, bo ja odnoszę wrażenie, że ta ławka rezerwowych robi się coraz krótsza w gruncie rzeczy i prezydent Ukrainy, nie wiem czy sam z siebie, czy pod wpływem swoich doradców, dymisjonuje doświadczonych oficerów, wysokich oficerów, dowodzących, którzy mają za sobą nie tylko natowskie szkolenia, ale również, co nie bez znaczenia w tej sytuacji bojowej, szkoły jeszcze radzieckie. I zastępuje ich ludźmi, których powiedziałbym, lojalność jest podlewana fanatyzmem nacjonalistycznym, żeby nie powiedzieć nazistowskim. To być może dobrze wróży, jeśli chodzi o propagandową otoczkę, ale fatalnie wróży dla żołnierzy ukraińskich, jeżeli oczywiście ja się nie mylę. Powiedz, jak to wygląda? Patrząc na pana generała Jurija Słodowa, no to jego karta bojowa rozpoczęła się już w okresie prorosyjskiej rebelii w 2014 roku, więc on jest bardzo doświadczonym oficerem. To jest generalnie kierunkowo, to jest artylerzysta. Generał, który zna taktykę i naukę wojskową rosyjską, ale i natowską, jako tak krytycznie nie oceniam. On został zaatakowany przez pana pułkownika Bohdana Krotewicza. To jest taki szef sztabu 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej Azow. Trudno ich nazwać nawet żołnierzami, to jest tak ochotnicza, takich fanatycznych nacjonalistów z jakąś taką otoczką quasi-religijną, odwołującą się do bogów germańskich, takie sceny, widowiska jak w III Rzeszy, jak tam któryś tam z nich umiera, to jako taką łódź drewnianą robią, jakieś odpalenia, jakieś takie gusła bym to określił, jakieś polskie palenie, jakiś raz, dymu, puszczanie, Na to oczywiście tam Baćko nasz, Bandera Ukraina, maty my za Ukrainę budemo wojewaty, więc te ich tam te wszystkie pieśni, odwołanie do UPA, to są fanatycy, to są fanatycy nacjonaliści. Do niedawna, prawda, Stany Zjednoczone zakazywały przekazywania im broni, no ale tydzień temu chyba Departament Stanu zmienił zdanie, że już to nie są faszyści, to są już nasi faszyści, tak? Okej. Okay. I ten fanatyk Bohdan Krotewicz, pismo takie otwarte, napisał właśnie tam donos do kontrwywiadu, oskarżając o zdradę generała Sodyła, a facet jest oznaczony najwyższymi oznaczami ukraińskimi, tam bohatera Ukrainy. To trochę to śmierdzi na kilometr. Tam spreparowane, bo inaczej to się nie da nazwać, bo jaki mężczyzna nie pije alkoholu, ale to na froncie od 2014 nerwy puszczają, gdzieś tam można być w towarzystwie, gdzie jakiś tam alkohol był właśnie. A się dziwnym trafem podczas tej nagonki pojawiło zdjęcie, że generał zamiast na linii frontu to był gdzieś na jakimś przyjęciu w Odessie. No to są metody wskazujące, że za dymisją generała stał co najmniej SBU, a być może generał Budanow i jego też fanatyczna organizacja, prawda, wywiadu wojskowego CHUR. No to nie był przypadek, to była taka skoncentrowana akcja radykałów, tak to nazwijmy, wymierzona w generała Sodyła. Zastąpił go generał Andrzej Gnatow, taki młody generał, wtedy rozpoczynał wojnę w ręce pułkownika, bronił Nikołajewa, później był dowódcą 36. Brygady Piechoty Morskiej, walczył na Chersońszczyźnie, to były ciężkie walki z rosyjskim zgrupowaniem Dniepr, którym dowodził
Michał Typliński, rosyjski generał, tam strona ukraińska ponosiła horrendalne straty, tam przypomnę, Rosjanie się wycofali, po prostu mosty na Dnieprze były zniszczone, nie dlatego, że w polu przegrali, tam zadali Ukraińcom ciężkie straty. A później do spółki z generałem syrskim, no też dyskusyjną operację prowadził, bo syrski był dowódcą odcinka, dowództwo Hortyca, tak to się nazywa, taktyczne, które tam dowodziło, a pod Bachmut, a dowódcą garnizonu Bachmut właśnie był Gnata. No, przypomnę, że bitwę o Bachmut Ukraińcy przegrali. No, jeżeli generał Sudół jest rzeźnik i nie szanuje życia ludzkiego, to jak nazwać generała Gnatowa, który ile życia poświęcił w beznadziejnej i bezsensownej obronie i kontratakach pod Bachmut? No, argumenty, jeśli to się kupy nie trzyma, tak? Natomiast Gnatow jest no, fanatyczny, oddany, rocznikowo młodszy sporo, bo to już jest taki no, narybek czysto ukraiński, jest absolwent szkoły wojsk pancernych, kończył ją w 1992, czyli to jest taki od A do Z już oficer ukształtowany w niepodległej Ukrainie po szkoleniach natowskich. No, cieszący się opinią takiego właśnie zabijaki, zawadiaki. No, ja mam takie skojarzenia z okresu II wojny światowej, III Rzeszy, gdy starzy generałowie, którzy postępowali zgodnie ze sztuką wojenną, wychowankowie sztabu generalnego, generał Fedor von Bock czy von Rundstedt, byli odsuwani przez Hitlera, gdy się front zaczął walić w 1944, 1945, tam tylko tam Manteuffel czy inni generałowie tam Waffen-SS przejmowali dowodzenie nieadekwatnie, tam jeszcze powiedzmy armii generałowie też dywizjami dowodzili, ale no, nieustępliwi fanatycy oddani ideologii nazistowskiej, no to wtedy Führer uważa, że to są dobrze, oni się będą bronić do ostatniego żołnierza i to są dobrze wyśmienici dowódcy. No i to podobnie, front się wali, rosyjska pełzająca ofensywa generała Gerasimowa stale, powoli, ale idzie do przodu. No, Ukraińcy tracą, to było jedno z oskarżeń, że generał Sodu traci miasta, miejscowości, a tu trzeba iść do ataku. No, generał Sodu postępuje zgodnie z zasadami sztuki wojennej. On podpadł w kwietniu tego roku, bo otwartym tekstem powiedział, że strona rosyjska dysponuje przewagą. Na niektórych odcinkach 10 do 1, więc tej wojny się wygrać nie da w takich warunkach. No ale ten przekaz no, oczywiście wywołał histeria, no bo jak to, wszędzie pieremolga, my to wygramy, Rosjanie się walą, sypią, prawda, wódka ich zżera, amunicji nie mają, a Putin ich tam napędza siłą, żeby walczyli, a oni nie chcą, a czołgów już nie mają, bo już im wszystkie Ukraińcy zniszczyli, a już zupełnie, już teraz im się skończy amunicja i benzyna, bo rakiety Storm Shadow wszystkie wybiją. No to wychodzi generał, mówi, że to nie jest tak, jest zupełnie odwrotnie. No oczywiście tam go zahukano, zakrzyczano, ale mu tego nie zapomniano. Także ja przypuszczam, że prawdziwą przesłanką dymisji pana generała Sudoła to jest to, że no, mówiąc cynicznie, stracił wiarę w premogę. No ale on po prostu nie, to nie jest kwestia wiary i ten wolontaryzm, to nie jest podstawa dowodzenia. Pan generał po prostu zreferował aktualną sytuację na frontu i oczekiwał od kierownictwa politycznego podjęcia odpowiedzialnych decyzji, być może jakichś rozmów rozejmowych. No a to się nie podoba panu Zelenskiemu i ekipie bezbankowej. No, przypomnijmy, że w ukraińskim prawie jest zakaz w ogóle rozmawiania, znaczy prowadzenia rozmów pokojowych, czyli to jest odgórnie ustalone, że o pokoju gadać się nie będzie. Ale być może to, co jest chyba oczywiste, nie tylko, czy nie przede wszystkim od Ukraińców zależy, czy będą jakieś rozmowy pokojowe, tylko od gospodarzy, czyli od USA. I w tym aspekcie ostatnia rozmowa Lloyda Austina z ministrem obrony Rosyjskiej Federacji Białorusowym, nowym, to była pierwsza ich rozmowa Białorusowa na tym, znaczy gdy Białorusow objął stanowisko ministra obrony narodowej Rosji. Być może te rozmowy, po pierwsze warto przypomnieć, że ona się odbyła z inicjatywy strony amerykańskiej. O czym rozmawiano dokładnie, to możemy się domyślać, ale teraz o tym Krzysztof powiesz. Natomiast no, sam fakt, że te kanały są otwarte w dalszym ciągu i wymiana informacji trwa, no, świadczy o tym, że znaczy to jest taki promyk optymizmu, powiedziałbym, tak? Bo to znaczy, że jednak gdyby coś się działo, nie daj Boże, bardzo poważnego, to być może rzeczywiście profesjonaliści zaczną ze sobą rozmawiać ponad
głowami fanatyków i ludzi, którym naprawdę nie zależy na swoich obywatelach. A jakie ty masz na ten temat zdanie? Przypomnę, że ostatnia rozmowa między ministrem obrony Federacji Rosyjskiej a sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych odbyła się przeszło rok temu, w marcu 2023. I to wtedy doszło do incydentu nad Morzem Czarnym, gdzie Rosjanie nie zestrzelili bronią rakietową drona amerykańskiego, tylko perfidnie rosyjscy piloci na samolotach Su-27 zrównywali się z dronem i zrzucali paliwo na niego i tak go zalali, że ten spadł jak kaszy, prawda? No i wtedy strona amerykańska wyraziła protest, minister dzwoni tutaj do ministra Szojgu, sekretarz obrony, no i panowie taką rozmowę odbyli. Teraz ta rozmowa się odbyła po roku kolejna i w tle, powiedzmy, dzień wcześniej, przepraszam, 3 dni wcześniej mieliśmy sytuację w Sewastopolu, ataku na plażę. Mieliśmy wezwanie pani ambasador Stanów Zjednoczonych, gdzie strona rosyjska zaprotestowała i obciążyła Amerykanów za winą. Doszło prawdopodobnie do incydentu nad Morzem Czarnym. To państwu opowiadałem, ten przelot samolotu MiG-31 w okolicy bliskiej odległości od drona Global Hawk. Strona rosyjska informowała o niebezpiecznym incydencie powietrznym nad Syrią, gdzie rosyjski samolot Su-34 akurat też bardzo blisko przeleciał samolotu, przepraszam, drona amerykańskiego MQ-9 Predator. Więc to się tak wszystko układało w pewną całość. To strona amerykańska, z jej inicjatywy doszło do rozmowy. Komunikat strony amerykańskiej bardzo suchy. Mówi, że bardzo ważne są utrzymanie kanałów komunikacji w tej trudnej sytuacji międzynarodowej. No, strona rosyjska ze swojej strony troszkę szczerzej o tym w swoim komunikacie mówiła, że panowie konsultowali zagadnienia związane z wojną na Ukrainie. Strona rosyjska wyraziła swoje niezadowolenie i zagrożenie eskalacją konfliktu w przypadku dalszych dostaw broni amerykańskiej, która będzie wykorzystywana przez Ukraińców na terenie Federacji Rosyjskiej. I tyle strona rosyjska. Więc no, na pewno te incydenty nieprzypadkowo się wydarzyły i moim zdaniem mają związek z tym, ale druga rzecz, którą no, ja osobiście uważam, że prawdopodobnie strona amerykańska w oparciu o zwiad satelitarny, wywiad agenturalny dostrzegła rozpoczęcie przez stronę rosyjską letniej ofensywy rosyjskiej, czy przynajmniej operacji zaczepnej rosyjskiej na szeroką skalę i no, mogła niedwuznacznie no, grozić czy sugerować jakimiś konsekwencjami stronie rosyjskiej, no bo to strona amerykańska czegoś chciała i szukała tego kontaktu, więc no, obserwujmy to, no, czy to dobrze wróży, czy źle wróży, no, póki ludzie rozmawiają, to zawsze można sobie coś wyjaśnić i się powstrzymać przed działaniami, kiedy już później idzie to już siłą bez władu, czy tak, jak młodzież dzisiaj mówi, są uruchomione procedury, wtedy już nie ma myślenia, bo są procedury. Miejmy nadzieję, że panowie profesjonaliści wymienili poglądy i ta poziom eskalacji się obniży, bo przecież o to chodzi. A skoro jesteśmy przy wizytach rosyjskich oficjeli, to ja bym chciał zwrócić uwagę, nie wiem, czy ty na to zwróciłeś uwagę, na wizytę ministra spraw wewnętrznych i generała policji Federacji Rosyjskiej, pana Władimira Kołokolcewa w Nowym Jorku. W założeniu on tam nie powinien się pojawić, ponieważ są na niego nałożone sankcje oczywiście. Ale jednak jakimś cudem okazuje się, nie ma takich sankcji, których nie można obejść albo na chwilę zawiesić. I otóż okazało się, że pan Kołokolcew zjawił się w Nowym Jorku. Oficjalnym powodem było to, że tam była jakaś narada właśnie dowódców policji różnych krajów. Ale trzeba trafu, w tym samym czasie w Rosji po pierwsze rozpoczyna się proces dziennikarza Gerszowicza, którego strona rosyjska uznała za szpiega i ma pewne ku temu podstawy, ponieważ został złapany na gorącym uczynku podczas przekazywania materiałów o wysokim stopniu tajności. No oczywiście strona amerykańska mówi, że to było zwykłe zbieranie materiałów przez dziennikarza, w ogóle nie ma o czym gadać i w ogóle jest niewinny jak anioł.
Chętnie w to uwierzę, ale na razie trzymajmy się faktów, a fakty są takie, że został aresztowany, proces się rozpoczął i jak zwykle w takich wypadkach strony rozmawiają o tym, że no, my mamy waszych szpiegów, wy macie naszych szpiegów, może byśmy wymienili, bo jednak co tak będą siedzieć sobie sami po tych więzieniach, kiedy mogą siedzieć w domowym zaciszu. Więc ja to trochę łączę, tą wizytę koło Kolcewa. A jak ty uważasz? No ja też byłem bardzo zaskoczony, jak tego newsa zauważyłem, bo przypomnę, że Stany Zjednoczone utrudniają, mimo że są, nie powinny utrudniać, bo są państwem gospodarzem, na którego obszarze znajduje się Rada Bezpieczeństwa, czy w ogóle agendy ONZ i w tym dokumencie ONZ-owskim zobaczyć, że niezależnie od sytuacji Stany Zjednoczone nie będą utrudniały dostępu do tej instytucji dla dyplomatów. Ja przypomnę, że nawet dyplomaci rosyjscy wiz nie uzyskali na różne tam konwentykle ONZ-owskie. Ławrow tam okrężnymi drogami leciał, bo samolotu przecież nie chcą serwisować. A tu, prawda, tak bez żadnych przeszkód samolot przyleciał, wylądował tam, prawda, Władimir Kałakowców, pan minister spraw wewnętrznych, już od 2018 objęty bezwzględnymi sankcjami Stanów Zjednoczonych. No, dostał wizę, wylądował. No oczywiście ta legenda też jest fajna, że to jest szósty zjazd kierownictwa policji państw członkowskich ONZ. No, trochę wyżej jest niż szef policji rosyjskiej. No ale kto mówi, no przyleciał dosyć liczną obstawą z różnych resortów siłowych czy instytucji takich różnych ciekawych, mundurowych, które mu podlegają. No i już tak bez żartów, na poważnie, no, poważni komentatorzy rosyjskiej sceny politycznej informują, że prawdopodobnym celem przyjazdu są negocjacje na najwyższym szczeblu ze stroną amerykańską, większej wymiany szpiegów obu stron, żeby po prostu no, wymienić się, ustalić jakieś parytety, kto gdzie, prawda, siedzi oskarżony za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej, a kto został złapany przez Federację Rosyjską, no i jakiej wagi. To nie jest tak, że jest jeden za jeden. Będą panowie się nawzajem przekonywać, że ten jest no, wartości trzech ludzi, a ten jeden. Dlaczego? No i takie profesjonalne targi pewnie nastąpią i że trzeba się wymienić tymi szpiegami. No, na Ukrainie dzień wcześniej była duża wymiana, 90 jeńców wróciło ukraińskich, a rosyjskich w drugą stronę. No ja mam takie no, niezbyt dobre skojarzenia, bo przypomina mi się wspaniały polski serial w reżyserii Andrzeja Konica, Pogranicze w ogniu, zresztą traktujące o polskiej wojsce, czyli polskim wywiadzie wojskowym w okresie II Rzeczypospolitej. Przypomnę Państwu, kto nie oglądał, a kto oglądał, przypomnę tym, co oglądali, przepraszam, a kto nie oglądał, to polecam. Młody Pazura w roli głównej, ale plejada polskich aktorów. No i tam w ostatnim odcinku, kiedy już wiadomo, zbliża się wojna, czyli wrzesień 39, napaść hitlerowska, to następuje do szeregu kontaktów między Abwerą, tam Lubaszenko, Olaf grał szefa tego Abwersztela i w każdym razie dochodzi do wymiany właśnie jeńców, więźniów. No, prawda, panowie już wiedzą, że kończą się gry i zabawy wywiadów, będą, przemówią działa, więc służby obu państw, czyli III Rzeszy i II Rzeczpospolitej dokonywały wymian swoich podopiecznych, którzy wpadli w sidła drugiej strony. No, obym się mylił, ale to tak jakoś dziwnie układa, ta eskalacja narasta i tego typu ruchy no, poprzedzają raczej zaostrzenie wzajemnych relacji. Ja nie dostrzegam tutaj czegoś pozytywnego. Ty jesteś humanista, patrzysz na to właśnie tak pozytywnie, starasz się dostrzec w tym dialogu. Co, ja się czepiam nadziei po prostu, wiesz. Przybliża koniec bestialstwa i zaprzeczenia człowieczeństwa, jakim jest wojna, bo co do tego jesteśmy zgodni. No ja natomiast patrzę na to troszkę z innego punktu widzenia i ja nie dostrzegam tam woli dialogu. Raczej widzę taką no, eskalację, mniej zrozumienia między stronami. Tak jest. Niestety moja nadzieja i optymizm muszą przegrać z twoim
z Twoją argumentacją, ponieważ ja naprawdę jestem zdania, że jesteśmy niesłychanie blisko dużego konfliktu, ale o tym jeszcze będziemy gadali, mam nadzieję, przy innych okazjach. Albo w ogóle nie gadali, czego bym sobie bardzo życzył, żebyśmy nie gadali o wojnie. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztof, dziękuję Państwu. Prosimy o lajki, subskrybowanie, dobijamy do 5000. Bardzo prosimy przyspieszyć akcję. Będziemy też wdzięczni za wspomaganie nas finansowe, jeśli mamy istnieć i takie właśnie cenne programy robić, jak dzisiaj z Krzysztofem. Jeszcze raz dziękuję Ci, Krzysztof, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję Maciej, dziękuję Państwu, do widzenia. Kłaniam się.